Dziś, drodzy Państwo, otwieramy kolejną oś naszego rozwoju. Wierzę, że tak będzie. Tarnobrzeski Park Przemysłowo-Technologiczny, który jest zaczątkiem na dobrą sprawę dużego projektu nowej strefy przemysłowej na terenie administracyjnym naszego miasta. Pokropienie wodą święconą w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Niech Boże błogosławieństwo stokrotnie spocznie na władzach miasta, na Panu Prezydencie, na wszystkich, którzy będą tutaj pracować, na Panu Dyrektorze. Niech Bóg błogosławi, a patronka naszej parafii, Matka Najświętsza, niech wyprasza swoją szczególną łaskę. Niestety tak, zasięg komórek w tym momencie jest słaby, ale rozmawiamy z firmami, które są, no wiecie, to jest tak, małe firmy są bardzo chętne, ale to my mamy apetyt na duże firmy, jak chodzi o łącznie. Natomiast duże firmy no, są mniej chętni inwestują, chociaż to nie jest oczywiste, że powinny to zrobić. Chociaż przyjdą, klienci będą potrzebować. Z drugiej strony też przed nami tutaj jest decyzja, czy podpisywać konkretną umowę z jedną firmą, czy po prostu pójść na żywioł. Każdy, kto przyjdzie, przyprowadzi swoją firmę, która musi mu zapewnić łącznie. Ale to zależy oczywiście od wielkości biznesu. Love, how long to shoot up and through?
jak mrok. Starsi ludzie w rogach pustych sal. Księgi, księgi myśli pełne pokrył gruby kurz. Herbaty smak, babci ciepły thank you.